Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku Farming Simulator 2017 z serii Wielka Farma na mapie Sosnówka. Także moi mili, dawno mi nie było, a ze względu takich, że jeszcze tam miałem kłopoty z tą ręką, tak jak wam wcześniej opowiadałem, trochę tam musieli mi na parę dni rękę w gips sadzić, ale już jest wszystko porządeczko, także wracamy do normalnego cyklu prac polowych. Także tutaj dzisiejsza taka akcja, tak jak obiecywałem, będziemy sobie rozrzucać oborniczek. Także tutaj jak widzicie, już stoi u nas na podwórku Manitu. Wypożyczony jest sprzęt tam chyba za 15 tysięcy tego euro wypożyczony. Więc nie chciałem tutaj ciągnikiem za bardzo ładować, ze względu na to, że troszeczkę nas nagli czas. Także tutaj wypożyczyłem sobie Manitu i po prostu nam to pójdzie szybciej, sprawniej i wygodniej. Ta łyżka nie wiem ile ma, ale z objętościowo chyba ze dwa razy większa niż, może przesadziłem, że dwa, ale tak z półtora razy większa niż taka, tak jak widzicie tutaj od ciągnika, od tura. A tu tak jak widzicie, tu jeszcze ten żwir leży, kałuże także są. Także tutaj jeszcze nie zdążyłem sobie tego tutaj rozgarnąć. Po prostu, bo już czas na oborniczek, tak jak widzicie, tam już kukurydza dojrzała. Także tutaj pewnie w niedalekim czasie będziemy sobie ją kosić, bo już naprawdę czas już jest na jej zbiór. I też jest taki, tak jak mówiłem, tutaj kłopot z pożywieniem dla krów, bo za bardzo nie mają co jeść. Ja sobie tutaj to pomoc wyłączę. No tak jak mówię, nie mają co jeść i tu czas właśnie, żeby sobie zebrać tą kukurydzę. A tak jak mówię, w dzisiejszym dniu sobie polecimy na pole i rozwieziemy sobie troszeczkę obornika. Plus jest taki, że po prostu ja już sobie tutaj wywiozłem. Fajnie, właśnie ten Manitów zobaczy, jak to skręca fajnie. Tył normalnie skręca się razem z przednimi kołami. Więc jest całkiem sympatycznie. A i plus właśnie jest taki, że wcześniej sobie tutaj wywiozłem, także mamy trochę tutaj ton oborniku, także mam nadzieję, że to starczy nam chociaż na te pole. W sumie to mogliśmy sobie tutaj pocisnąć tą drogą, ale to nic nie szkodzi. Ok, także tutaj chyba taka duża przyczepa cała była, 21-tonowa. Smutnie miłosierny wali jakimś ja nie wiem. No, obornikiem wali kupo, nie? Nie będziemy się tu oszukiwać i rozdrabniać. Także wsiadamy sobie szybko do fenda. Gdzie jest mój fend? O, jest fendzik. Także tutaj mam już popięty rozrzutnik jednoosiowy. No nie jest może jakiś szał, bo jest jednoosiowy i nieraz tak bywa, że może go tam poderwać cioniczek, ale na razie na nasze pola powinien starczyć. Też nie mieliśmy za bardzo pieniędzy, żeby kupić taki większy, ale powinniśmy sobie tutaj bez problemu poradzić, nie? Także wiem, że tam to kukurydza mnie tak stresuje, bo już czas na zbiór, a tu jesteśmy w czarnym tyłku, nie? Tu już przymrozki przyszły. Tu chłopak jeszcze z żyta pszenicy nie zdążył zebrać, ja nie wiem. Na zatracenie to zboże. Ale nie wiem, czy tutaj czy on coś z tego jeszcze urobi. A te pole tak, 21, no znaczy 23, no bardzo mnie kusi. Nie wiem ile kosztuje, ale powinien powiedzieć około 2 baniek. Ojej, muszę się nauczyć trochę tym sterować.
On też ma ciężko ten. Znaczy w sumie to przystosowane, ale jak tak się gibie? Obornik ciężki, nie? 3. To 4 tony w to wchodzi, nie? 4,5 tony. Kurna, to prawie ta przyczepa. Na dwa razy. No to byśmy się zamęczyli tym. Ciągnikiem, nie? Z turem, jakbyśmy mieli to wrzucać. Także moni to będzie zupełnie. A to można wysuwać jeszcze, czy nie? Te ramię, ciekawe. Chyba nie można. A ja to całą tą. Na kilka razy sobie machniemy, na 5 razy. Okej. Dobra, to ja sobie tutaj cofnę. I wyskakujemy sobie do fenda. Sobie to troszeczkę porozrzucamy. Ciekawe jak to czasowo wyjdzie nam. Może od tej strony zajedziemy to. Jak to się włącza? B? O, B. No to super. Już nie będę pomocy włączał. Więc tutaj też te pole nam ostatnie zostało do orania, bo wszystko już mamy w sumie zatalerzowane, przygotowane już do siewu. Więc nie jest źle czasowo. Trochę późno zaczęliśmy, bo to już jest w sumie wieczór. Zobaczymy jak nam tutaj zostanie obornika, to co najwyżej sobie muszę wyłączyć, żeby tu nie ochłapał. To sobie jeszcze polecimy na drugie pole. Tak dosyć nie będę grubo walił, żeby nam starczyło na więcej. Chociaż tam kubka już się uzbierała przez ten miesiąc w oborniku, także mamy troszeczkę zapasu, ale powinno tyle starczyć. Jak tam na takie. Tym bardziej, że było w tamtym roku było nawożone nawozami grubo, także tutaj jeszcze gnojowica nam dojdzie. Całkiem spoko. Chyba za szybko nie jeździmy, nie? To tego cienką warstwę chcę właśnie wysypać, żeby tutaj. Będziemy niedługo siać, to nie chciałbym tego zboża popalić, jak nam wyrośnie. Jeszcze jak gnojowica dojdzie. Więc powinno wystarczyć, tego nie ma co przesadzać. A to nawet wydajnie tutaj nam wychodzi to. No i tam właśnie po lewej stronie sobie spróbujemy. Jak mam nadzieję, że nam zostanie, no ale w sumie jak całe pole na prawie na jednym rozrzutniku sobie zrobiliśmy. Więc nie jest źle. O, ja sobie tutaj przejdę. W
w tej łyżce to można normalnie kocyk rozłożyć i browara spić. W lato, nie? Taka łyżka wielka, kłuszko. Fędzik się nawet sprawuje. Nie mogę narzekać. Ciekawe, jak nam się będzie teraz nasz nowy klas sprawował. Dajesz, dajesz. Tak jak pamiętacie, dobrze kupiliśmy kombajnik, także jestem sam ciekaw, ale to dopiero za następnym sezonie. Okej. W następnym sezonie dopiero go stestujemy. To będzie nam praca już szybciej szła. O. Tak myślałem, żeby tutaj mu opony może z tyłu szersze założyć. Jakiś z innym bieżnikiem takim. Ale dosyć drogo to wychodzi, jeszcze się muszę zastanowić. Ale widzicie, w oddali wiatrak się kręci, to chyba już śmigło wymienili z tego co słyszałem. Chociaż tam dźwig chyba jeszcze stoi. No i też się musimy w końcu zastanowić, co my tutaj posiejemy, jak tutaj rozplanować te pola. Na dzień dzisiejszy nie mam w ogóle pojęcia, jak to zaplanować, żeby to nam na wszystko starczyło dla tych krów. Wiem na pewno, że kukurydzy musimy więcej posiać. No i pewnie trawy, bo mamy jedno pole trawy, a widzieliście tak na kiszonkę z tej trawy. Z tego pola, jak zaraz zebraliśmy, to tam szału nie było, jak widać. Ojej, włączyłem zaraz, tutaj mnie sąsiad opierdzieli, że na drodze mu rozsypuje, no ale cóż. Całkiem spoko, nam praca idzie. W sumie już jedno pole sobie obróciliśmy. Jeszcze co nam gnojowica zostanie. Trochę zwolnimy to tutaj przy brzegu sobie grubiej, nie? Bo tutaj chyba nie było sypane z tego co pamiętam. Okej. Ja sobie teraz jeszcze tam, ile nam starczy, dosypię sobie trochę tutaj. I sobie pociśniemy na tamte pole i tyle co mamy tutaj na tej kupce. Sobie zbierzemy to i tam chociaż raz czy dwa sobie przejedziemy. Dobra, starczy tam tyle, jak zostanie, to się nic nie stanie, to się pługem to przecież przełożę, nie? Tak, a my w sumie całą przyczepkę mamy, nie? Także całkiem fajnie nam to wyszło. Dobrze obliczyłem. Powiedzmy, czy nam zostanie na drugie pole. No i tutaj sobie tylko... Okej. My tak w poprzek przejedziemy, nic nie jedzie, także można. No i te pole 21, nie? Tutaj to jest najdłuższe pole, jakie mamy. Także tutaj trochę tego opornika pójdzie. Myślę, że nawet ze 3, spokojnie ze 3 rozrzutniki.
No spokojnie, nie? Ale już będziemy mieli dwa zrobione. Tamte sobie jeszcze wieczorkiem po rozrzucam, zobaczę jak tutaj on czasowo wyjdzie. Bo jeszcze muszę sobie przywieźć, nie? Jakieś, nie wiem, ze 20 ton. Żeby właśnie chciałem na każde pole to zrzucić, żeby te plony w tym roku nam bujnęły tak na maksa, nie? No tyle, ile nam ziemia wyda, nie? Z hektara, no fajnie by było, jakby trochę nam przysypało, nie? W sumie jeszcze nie wiem, co tutaj będziemy sobie sadzić czy siać. Może ziemniaczki sobie te, czy jakiś słonecznik. No nie wiem właśnie. Musimy się zastanowić, jak to wszystko nam... Ojej, ja co tak odjechałem? No dobra, to sobie trochę odjadę i tam wrócę w lewą stronę. Bo tak ciężko sobie ten pasek, ten zasięg wymierzyć. Niby to rozrzuca daleko, a tak naprawdę to drugą szerokość ciągnika. Także szału nie ma. Ciężko się skręca właśnie, bo on ten dyszel ma taki jakiś gruby i ciężko się mu skręca nim, nie? Bo zaraz haczy tutaj około. Tu już noc idzie. Sobie może światełka włączę. No tak śmierdzi, moi drodzy, że to jest jakaś masakra, nie? No, ze spród i ubóstwo. Okej, akurat nam się skończyło. Zapnę ten pomot. A jeszcze w sumie od tej strony nie jechałem od tyłu. Zostawię tutaj ciągnik na gospodarstwie, tak jakby muszę. W sumie to mogę sobie Manitu przyjechać i naładować. Także podobnie sobie tego John Deere'a dużego. Wyjadę na trzy przyczepy. I sobie naładuję tej gnoju, obornika i sobie tam dalej porozrzucam. Czy sobie skoczę trochę na herbatę, dopóki jeszcze widno jest. Trudno, to dzisiaj popracujemy. O, i nam postawili KFC-ka tutaj naprzeciwko, także można sobie tutaj hot doga zamówić. 10 minut jest gotowy. Całkiem długo, ale bardzo dobre. Także moi kochani, to dzisiaj wszystko w tym odcineczku. Także zapraszam na kolejny, prawdopodobnie z Gnojowicy. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej!